to jest torba. W środku są różne rzeczy, różne przedmioty. Dzisiaj zagramy w grę. Ty będziesz zgadywać, jaki przedmiot jest w środku, a ja dam ci różne wskazówki. Przedmiot numer jeden. Ten przedmiot kupisz w każdym supermarkecie. Ten przedmiot jest zazwyczaj jest biały albo szary. Ten przedmiot czasami pachnie, a czasami nie pachnie. Mój nie pachnie. Ten przedmiot każdy człowiek ma w swoim domu. Ty go masz na pewno. Ja też go mam. I każdy człowiek na pewno ma go w domu. A jeśli go zabraknie, jest duży problem. Jest duży problem. Ten przedmiot trzymasz w łazience. Ten przedmiot zawsze jest w łazience. Jest z papieru i ma warstwy. Ma warstwy jak cebula. Cebula ma warstwy. I ten przedmiot też ma warstwy. Czy wiesz, co to jest? Co to jest za przedmiot? Papier toaletowy. Papier toaletowy jest mały. Ma warstwy. To są warstwy. Jest z papieru. To jest papier. I jest biały lub szary. Mój papier toaletowy jest szary. Przedmiot numer dwa. Ten przedmiot jest nieduży. Czasami jest większy, czasami jest mniejszy, ale ten przedmiot rozkłada się i robi się większy. Ten przedmiot ja mam zawsze przy sobie, kiedy pada deszcz. Ten przedmiot mam zawsze w torbie, kiedy pada deszcz. Szczególnie jesienią albo zimą. Ten przedmiot jest z materiału. To jest materiał, ale jest też z plastiku. To jest plastik. Na pewno wiesz, co to jest. Zgadujemy? Parasol. Parasol jest z materiału. To jest materiał. I plastiku. To jest plastik. Jest mały,
a po rozłożeniu rozłożyłam parasol. Po rozłożeniu jest duży, duży. Składam mój parasol i odkładam. Przedmiot numer 3. Ten przedmiot niektórzy ludzie mają w domu, ale nie wszyscy. Jeżeli lubisz pić wino, o, wino, to jest wino. Jeżeli lubisz pić wino, to na pewno masz ten przedmiot w domu. Najczęściej ludzie mają ten przedmiot w kuchni. Ja mam go w kuchni. Jest metalowy i ostry. Aj, jest ostry i trzeba uważać, jak się go używa. Tym przedmiotem możesz otworzyć butelkę. Co to za przedmiot? Korkociąg. Korkociąg jest metalowy, chociaż nie zawsze. Ten jest metalowy. Jest ostry. Ostry i otwiera się nim. Otwiera się butelkę. Przedmiot numer 4. Ten przedmiot również każdy człowiek ma w domu. Każdy, kto ma telefon, ma ten przedmiot w domu. Ten przedmiot ma kabel. Kabel i podłącza się do prądu. Podłącza się do prądu. Jeżeli go nie masz, no to masz problem, bo nie możesz naładować telefonu. Jaki to przedmiot? Ładowarka. Ładowarka do telefonu. Ładowarka ma kabel. To jest kabel długi. Długi kabel. Podłącza się do prądu i do telefonu i ładuje telefon. Numer 5. Przedmiot numer 5 ma prawie każda kobieta i wielu mężczyzn również, ale najczęściej większość kobiet ma ten przedmiot, tak myślę. Ten przedmiot jest w butelce. Butelka jest szklana. Szklana. To jest szkło. I ten przedmiot też ma szklaną butelkę. Jest mały i w środku ma płyn. Ten płyn pachnie. Ten płyn pachnie bardzo przyjemnie. Ten przedmiot używa się
i tutaj ps, ps. Ps, ps. Co to za przedmiot? Perfumy. Perfumy są małe. Te perfumy są w szklanej szkło, w szklanej butelce. Mają płyn, oczywiście, to jest płyn. I psik, 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 psik. Bardzo ładnie pachną. I ostatni przedmiot. Przedmiot numer 6. Ten przedmiot jest nieduży. Taki. Ale może być mały. Może być większy albo mniejszy. Ten przedmiot jest z papieru. Z papieru. To jest papier. I ten przedmiot jest z papieru. W tym w przedmiocie możesz pisać. Możesz pisać długopisem. Ten przedmiot jest bardzo przydatny, aby zapisać ważne rzeczy na każdy dzień, na każdy miesiąc. Ten przedmiot ma dużo, dużo kartek. Bardzo dużo kartek. Ten przedmiot ma co najmniej 365 stron. Co to jest? Kalendarz. Kalendarz. Ten kalendarz jest na 2024 rok. Ma dużo stron. To jest strona. Ma dni, na przykład piątek 19 i jaki tu mamy miesiąc? Styczeń. I ma co najmniej 365 stron, bo tyle jest dni w roku. I to był ostatni nasz przedmiot na dzisiaj. Udało Ci się zgadnąć? Udało Ci się zgadnąć wszystkie przedmioty? Napisz w komentarzu, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał, oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!